Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Krzysztof Tatar. Dzisiaj jest ze mną Rita Owczarek, niemiecki krótkowłosy. Przyszedłem się dzisiaj podzielić z Państwem moją pracą, a dokładnie dogoterapią w areszcie śledczym w Świdnicy. Jestem trenerem i behawiorystą z 30-letnim doświadczeniem. Pracowałem w teatrach, w serialach, w ośrodkach socjoterapeutycznych, w domach dziecka, a dzisiaj stricte się będziemy zajmować tylko dogoterapią w areszcie śledczym. Opowiem Wam taką szybką, krótką historię o sobie. To jestem ja. Tak wyglądałem, jak byłem młodym chłopcem. To jest Cezar, z którą wygrałem Mistrzostwa Polski Psów Użytkowych we Wrocławiu. Zdobyłem wszystko, co było do zdobycia. Przeprowadziłem się do szkoły, ze szkoły do szkoły i zaczęły się moje problemy w nauce. Do takiego stopnia, że zachorowałem na astmę. Bardzo dużo mnie w szkole wtedy nie było, chorowałem, opuszczałem się w nauce i to spowodowało kolejne problemy w moim życiu. Co umożliwiło mi aż takie dotarcie, że jestem tutaj. Więc jest takie powiedzenie, to chyba Arnold Schwarzenegger powiedział, że mierz w księżyc wysoko, a jeśli w niego nie trafisz, nie przejmuj się, i tak będziesz wśród gwiazd. Ten cytat mi się spodobał, więc pozwoliłem go sobie tutaj przytoczyć. Jak w ogóle to się stało, że trafiłem do aresztu śledczego? Byłem na pokazach, targach z botanika i podeszła do mnie ówczesna kapitan, teraz już major, Grażyna, i zaproponowała mi współpracę w areszcie śledczym. Od razu zgodziłem się na tak, bo było to moje marzenie. Już wcześniej próbowałem do kilku więzień się dostać, nie było to łatwe, a tu samo do mnie przyszło. Tak działa po prostu wszechświat. I tak się zaczęła nasza wspólna przygoda w areszcie śledczym. Jak wygląda sama wizyta w więzieniu czy w areszcie śledczym? One się troszeczkę różnią. Jak widzicie na slajdach, jest to konkretny proces. Trzeba prześwietlić wszystkie bagaże. Będziecie cały czas obserwowani przez kamery i strażników, więc jest to stresujące, krępujące i wchodząc tam musisz w tą przestrzeń się zaangażować w 100%. Musisz być obecny, bo są tam różni ludzie, którzy robili różne rzeczy i innym ludziom i nie tylko, więc trzeba cały czas mieć taką uważność na siebie. Tutaj widzicie też Ritę i ja z plecakiem wchodząc właśnie. Wszędzie są kraty, wszędzie są zasieki, więc nie jest to dla mnie środowisko naturalne, bo jestem człowiekiem lasu. Uwielbiam przestrzeń, pracę z ludźmi, przemieszczanie się, a tutaj zostałem zamknięty w 4 ścianach. Było to bardzo ujmujące dla mnie i stresujące. Nigdy się tak w życiu nie stresowałem, jak pierwszy raz musiałem wejść do więzienia czy do aresztu śledczego, a jeszcze wiedząc, jakie tam są chłopy i kto tam po prostu pracuje. Pierwszy kontakt z osadzonymi to jest stres dla mnie i dla nich też, bo psy są czymś innym dla nich. Niektórzy nie widzieli 10, 15, 20 albo i więcej, bo głównie pracuję z tak zwanymi ćwiarami w więzieniach, czyli ludzie, którzy mają naprawdę tam duże problemy emocjonalne, próby samobójcze itd., itd., to zazwyczaj jestem wtedy wołany do takiej grupy i działamy. Bywa różnie, to nie jest tak, że wszyscy chcą tam pracować z nami i szkolić te psy, aczkolwiek ci, którzy zostają z nami na lata, po to, aby jeszcze pomagać innym więźniom. To mi się najbardziej chciałem zrobić, żeby inni osadzeni byli tak dobrze wyszkoleni jak trenerzy, żeby pomagali później innym, bo to było dla mnie najważniejsze. Jak wyglądają same zajęcia z dogoterapii? Już Wam pokazuję, tu jest pierwszy przykład, to jest mój Santos, już jest na Tęczowym Moście. Najważniejsza jest integracja, są to ludzie dla mnie obcy, wyobcowani, którzy nie mają kontaktu na co dzień ze swoimi dziećmi, rodzinami, więc są bardzo emocjonalni. Tutaj trzeba bardzo uważać z nimi na emocje. Praktykuję zawsze z psem, który jest wyszkolony, tak jak Rita lub moich kursantów, po to, żeby im uświadomić, do czego dążymy, bo wtedy jest łatwiej. Jest nam o wiele łatwiej dążyć do czegoś, do czego wiemy, do czego dążymy. Więc tutaj na obrazku mamy, jak to wygląda. Później przychodzą też psy kursantów, które są też już wyszkolone, jest nam wtedy łatwiej, a ogólnie koncentrujemy się na psach schroniskowych. Chcemy, żeby osadzeni szkolili psy schroniskowe, bo później jest im o wiele łatwiej znaleźć dom, tak zwany stały. Tutaj macie już Areś Świdnicki, jest to moja grupa, z którą działamy. Tutaj macie krąg, uczę ich, że wszyscy jesteśmy jednością, że czynić dobro, wspólne działania przynoszą podążane efekty. Tutaj macie z Ritą i ze mną prostą medytację oddechową, która powoduje, że są odstresowani, lepiej im się funkcjonuje w samym areszcie. Więc o tyle to jest dla nas pozytywne, że wiemy, że jak tam wracamy, to oni są z uśmiechem na twarzy, wręcz czekają na nas, kiedy możemy przyjść. Tutaj jest bardzo ujmujące ćwiczenie, zostawiłem ten slajd, bo jest mi bardzo bliski. Jest powiedziane, że oczy są zwierciadłem duszy, że tam wszystko można zobaczyć. To jest bardzo proste ćwiczenie, które skraca mi dystans, bardzo szybko mi skraca dystans do tych ludzi, co powoduje, że się otwierają, chcą ze mną współpracować, a przede wszystkim chcą współpracować z psami, bo na tym najbardziej mi zależy. Kiedyś do Wołowa, jak wchodziłem, jedno z najcięższych więzień w Polsce, przez kilkadziesiąt metrów, jak idę, jest takie długie ogrodzenie z oknami i z okien zaczęli osadzeni wyrzucać karteczki, tak zwany gryps, który spada. I ja odczytuję, jest Maciek, 33 cela, proszę zabierz mnie na te zajęcia. Wojtek, cela taka i taka. Więc to tak można powiedzieć zażarło, że bardzo dużo osadzonych chce w tym brać udział. Mamy tysiące ludzi w więzieniach, tysiące psów schroniska, które ja też nazywam formą więzienia. Więc tutaj naprawdę to bardzo szybko zarezonowało, oni bardzo szybko wchodzili w naszą przestrzeń i to spowodowało bardzo szybkie efekty. Tu jeszcze macie same zajęcia, po prawej stronie uczę właśnie na Ricie, jak bezpiecznie podchodzić do psa, jak bezpiecznie z nim obcować, tak żeby się nic nikomu nie stało. Ja mam też kilka blizn na twarzy, na rękach, po to właśnie im to pokazuję, żeby wiedzieli, z czym to się je, że pies ma bardzo silne zęby, zgryz, więc jak będzie chciał zrobić krzywdę, muszą na to uważać, bo psy schroniskowe są bardzo, bardzo różne. Są zaniedbane, zalęknione, zestresowane, tak samo jak tam często osadzeni, więc te dwa światy nagle się spotykają, co powoduje jeszcze większy stres, jeszcze większe napięcie, dlatego musimy bardzo uważać, co robimy z osadzonymi, bo są bardzo później tacy zapalczywi, chcą pracować i pokazywać, że potrafią już dużo. Więc na to musimy uważać. No i też uważamy na zwierzęta, tak jak tutaj widzicie, już mój pies chilluje, żeby miał taką oazę spokoju i miejsce, gdzie będzie mógł sobie po tym wszystkim odpocząć. Tutaj nie będę wam mówić, który jest tutaj z chłopaków, ale jest tutaj jeden chłopak, który szczególnie go sobie zostawiłem na tych trzech zdjęciach. Nie powiem wam, kto jest który. Miał taką historię, że za głupotę poszedł do więzienia, a rodzice, jak jechali w odwiedziny do tego więzienia, zginęli w wypadku samochodowym. Więc chłopak tutaj miał takie mocne przeżycia. Tutaj macie Baseta, Ulę, która bała się panicznie ludzi. Nie podchodziła, uciekała, łącznie z oddawaniem moczu, więc mieliśmy z nią bardzo duży kłopot, żeby się przyzwyczajać do ludzi, do otoczenia. A tu macie zdjęcie, zobaczcie, co się dzieje, już się do niej przytula. Pracował z tym psem bardzo długo, przez ponad pół roku. Byłem tam, więc jakby to można powiedzieć, zatrybiło między nimi. To był pierwszy człowiek, którym odpalił mi tego psa, który dał się dotknąć chyba przez 2 lata, nie był w ogóle w dotyku z człowiekiem, a tutaj mamy zdjęcie, kiedy dotyka. Każdy, tutaj macie akurat Wołów i Areś czy Kleczkowska we Wrocławiu, tam na dole jest Doberman. Więc przychodziły różne psy, kundle rasowe. Nie miało to najmniejszego znaczenia dla mnie. Rasa, liczyła się energia, z którą przyjdę do tych osadzonych. Tu macie kolejne zajęcie w Areście Świdnicy. Jak widzicie, robimy różne rzeczy. Ten pies bardzo się bał ludzi, więc pokazałem osadzonym, w jaki sposób można go nabierać. Czyli ja jestem tak zwanym pomostem, przeszkodą dla niego, na którą może sobie wejść. I tak budują się między nimi relacje, tak buduje się między nimi więź, która pozwoli im później w przyszłości lepiej ze sobą pracować. Te psy schroniskowe, one bardzo, bardzo boją się niektóre ludzi, bo są 2, 3 i 5 lat w schroniskach, bo to nie jest tak, że bardzo szybkie są w Polsce adopcje. Wręcz przeciwnie, długo to trwa. Niektóre psy, które brały udział w naszym projekcie, nie były 2 do 5 lat i więcej w schroniskach. Po tym projekcie psy w więzieniu znalazły już wszystkie domy, więc miały odpowiedni PR, więc wszystkim się to opłacało. Tutaj macie jeszcze, jak widzicie, tak zwany spacerniak. Tu macie osadzonego naszego rapera, śpiewaka, który właśnie głaszcze tego psa, więc okazuje mu pies miłość. Przychodzą też wolontariusze. O, tu jest kolejny, Zeus. Bardzo fajny pies, który też mi pomagał w tych zajęciach. Był takim psem szalonym, wszędzie go było pełno, więc można było naprawdę z nim dużo osiągnąć. Tutaj, jak sami widzicie, na murach aresztu jest wolność napis. Ktoś na areszcie śledczym napisał nam wolność. Do tego się chciałem jeszcze odnieść, że w więzieniu czy tutaj zawsze możemy być wolni. To wszystko po prostu zależy od nas, od naszego wyboru. Więc tak na dobrą sprawę możemy śmiało jakby powiedzieć, że wszystko zależy tylko od nas. Co to znaczy w ogóle, że przychodzimy tam z psami, jaki to ma mieć rozwój dla tych ludzi, którzy tam są. Są to ludzie, którzy są w nienaturalnym środowisku, w bardzo małych, ciasnych pomieszczeniach. Cele są różne, od 1 do 100. Więc są to obcy ludzie dla siebie, jest jedna toaleta, każdy się poci, każdy pierdzi, każdy smarka, każdy robi różne tam rzeczy, więc jest to naprawdę środowisko, które nie sprzyja do naszego rozwoju. Jest, no nie mamy kontaktu po prostu z rodziną, z naturą, z niebem. Nie mamy kontaktu po prostu z niebem. Często jest tak, że 23 godziny osadzony przebywa w celi i jedną godzinę ma tylko tak zwanego spacerniaka, czyli gdzieś, gdzie może się przemieszczać, trochę potrenować bicki lub jakieś inne rzeczy po to, żeby mógł się wyżyć. A my przychodzimy po to, żeby oni mogli szkolić psy schroniskowe. Bo psy schroniskowe, tak jak oni potrzebują tego, a jedni i drugi nie mogą sobie wyjść. Musimy to jakby wszystko razem scalać. Co nam to daje? Pies schroniskowy, który nie dawał się dotykać rok, 2 czy 3, taki osadzony ma mnóstwo czasu na tego psa, co nam pozwoli na to, że go przyzwyczai do pewnych zachowań, uwarunkuje go do pewnych zachowań i taka osoba, która weźmie takiego psa do domu na tak zwany czas stały, będzie już miała połowę roboty mniej, już ma załatwioną tą robotę. Więc nam jest o wiele łatwiej później takiego psa zaadoptować, dać do adopcji. A co powoduje jeszcze u takich osadzonych? Najważniejszą rzecz, którą oni mi zawsze mówili, kiedy do nich przychodziłem, bo mam ponad 100 listów od takich osadzonych, to jest czas. Czekanie na tego psa, kiedy on przyjdzie, kiedy będzie go mógł dotknąć, kiedy się z nami będzie mógł spotkać, porozmawiać, bo przyprowadzam tam naprawdę różnych ludzi, a teraz jak ten projekt jest bardzo już rozpoznawalny, jeszcze więcej ludzi chce do nas przyjść, od sportowców, aktorów, tak zwanych celebrytów, którzy mogą wspomóc tych ludzi, żeby ci ludzie wiedzieli, że nie zostali tam sami. Że mają kogoś takiego, kto o nich myśli na co dzień, kto może ich w jakiś sposób wesprzeć. I na tym mi najbardziej zależało, bo tak jak mówię, ja pracuję z świerami, więc tak naprawdę sprawiono im bardzo długo nie widzieli innych ludzi, a tym bardziej zwierzęta. Te psy schroniskowe często wyprowadzane są tylko piątek, sobota, niedziela na spacer, bo w tygodniu nie ma kto czasu się nim zająć, bo są przepełnione wszystkie schroniska w Polsce. Więc mamy tutaj jakby 2 światy połączone, które powodują to, że te psy mają tak zwany dom stały, bo na tym najbardziej mi zależy, żeby takie psy zlęknione, które miały być do tak zwanej eutanazji już dodane, my możemy zabrać takiego psa w odpowiednim procesie, w odpowiednim czasie, możemy go tak przygotować, że on normalnie może funkcjonować w rodzinie. Na przykładzie tajfuna takiego Amstaffa, którego miałem, też miał być uśpiony, teraz normalnie funkcjonuje. Czyli trzeba tylko wiedzieć, jak to po prostu zrobić. Co jest dla mnie takie najważniejsze w resocjalizacji, w samej takie jakby można powiedzieć spotkaniach z tymi osadzonymi, to mianowicie to, że widzę ich chęć do działania. Tym ludziom wystarczy tylko dać możliwość działania, a oni z automatu wchodzą w swoją rolę. Stają się trenerami. To daje im jeszcze możliwość po wyjściu z więzienia, że mogą znaleźć pracę, panują nad swoimi emocjami, wiedzą jak medytować, wiedzą jak wychodzić ze strefy komfortu, wiedzą jak do niej wrócić. Pies przy dotyku daje nam takie poczucie stabilności. Pies przy dotyku daje nam ciepło, bo każdy organizm wytwarza ciepło. Czujemy ciepło, czyli inną istotę czujemy namacalnie, że ona jest, co powoduje wytwarzanie się endorfin, hormony szczęścia, co powoduje, że osadzeni się lepiej sprawują w samym areszcie czy więzieniu. Strażnicy mają z nim mniej pracy, są bardziej kontaktowi, otwarci na nowe idee, mają otwarte umysły, więc wszystkie te procesy, o których ja teraz mówię, są jakby przyniesione z zewnątrz do wewnątrz, bo pracownicy w więzieniu no, mają ograniczone jakby możliwości tego funkcjonowania z nimi, a my możemy troszeczkę jakby głębiej w nich wejść, z nimi pobyć i porobić różnego rodzaju rzeczy. Więc jest to o tyle forma dla mnie rozwoju, jest to forma rozwoju dla tych ludzi, jest to forma rozwoju dla zwierząt, które też tego bardzo potrzebują, bo nie ma nic piękniejszego jako ssaki. My, ludzie, poprzez zabawę uczymy się najlepiej. Więc ja cały czas tam jestem uśmiechnięty w miarę oczywiście możliwości, bo nie ukrywam, są tam też 2-metrowe chłopy, które mają większy biceps niż ja obwód tutaj w nodze, więc też na nich uważam. 2-metrowe takie chłopiska, jak im daję cześć, to moja rączka po prostu znika w nich. ręce, więc cały czas też jestem uważny. Nigdy też nie zostajemy na takich zajęciach sami. Zawsze jest strażnik lub ktoś, kto nam w tym pomaga, ma tak zwany przycisk, że gdyby się coś działo, go wciska i wszyscy się zatują i nam pomagają. W mojej wieloletniej karierze na szczęście nigdy tego nie musieliśmy przycisku używać. Ci ludzie sami do nas chcą przychodzić i sami zostają. Oczywiście nie wszyscy, bo są ludzie na lekach, są ludzie z mocną depresją, więc potrzebują troszeczkę na to czasu i jakby zaufania. Więc tak na dobrą sprawę potrzebny jest czas, spokój i nieocenianie tych ludzi, co zrobili. Jeżeli psycholog chce mi powiedzieć, co on zrobił, ja mówię nie, nie chcę nawet wiedzieć, co on zrobił. Ten człowiek ma u mnie czystą kartę. Ta istota, która do mnie przyszła, ma czystą kartę. Nie muszę wiedzieć, co robią. Oni oczywiście z czasem i z zaufaniem będą opowiadać, co zrobili, bo chcą coś się wyrzucić. Oczywiście wysłucham. Mam zasadę 4 ścian. Nie mówię o tym, co robili po prostu nikomu innemu. Zostaje to między mną, moimi wolontariuszami czy moimi wspólnikami, których tam zabieram. Pracowałem chyba już w 6 albo 7 więzieniach i aresztach. Raz tylko z kobietami, to w Warszawie w areszcie śledczym. Tam była jedna osadzona, Monika, która 22 lata nie widziała psa. I zrobiła na mnie niesamowite wrażenie, kiedy się popłakała, kiedy zobaczyła psa. Łącznie z tym, że pies prawie nam zaczął płakać, tak się skumulowała z nimi energia. Potrafiła nawet swoje wizyty przełożyć, więc bardzo z tymi psami chciała coś robić. Te psy jej bardzo pomagały się odstresować w tym więzieniu, w tych niekorzystnych warunkach, które po prostu się znalazła. Gdybym nie miał problemów w szkole, gdyby mnie nauczyciele, krótko mówiąc, nie tłamsili, to dzisiaj bym się tutaj, kochani, z wami nie mógł spotkać. Za co im bardzo dziękuję, że mnie tak, można powiedzieć, gnębili i nie pozwalali mi wyjść na wyżyny, bo gdyby nie to, to bym tutaj nie mógł się z wami dzisiaj spotkać. Co do samych zwierząt i psów przebywających w schroniskach, jest ich tak duża ilość w Polsce. Jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o trzymanie psów w schroniskach. Adopcje są od niedawna modne dzięki po prostu różnym projektom czy programom, więc tak na dobrą sprawę to my i dzięki TEDxowi będziemy mogli znowu bardziej rozpowszechnić te nasze działania, które chcemy, żeby były ogólnie w całej Polsce. Ostatnio zadał mi dziennikarz pytanie, czy nie byłoby fajnie, żeby ten projekt był we wszystkich więzieniach. Ja mówię nie, jest pytanie, czy on jest fajny, tylko kiedy on będzie. Więc to też jest kolejna tutaj dla mnie przygoda, żeby z wami się spotkać i żeby wam o tym wszystkim opowiedzieć. Kochani, chciałem wam bardzo podziękować za to, że tutaj dzisiaj mogłem przed wami wystąpić, za to, że zaprosiliście mnie i Ritę. Chciałem tylko na sam koniec pozdrowić serdecznie moją mamę, która mi zawsze we wszystkim pomagała i mnie wspierała. Moją całą rodzinę chciałem, moich wszystkich współpracowników pozdrowić, wszystkich wolontariuszy, wszystkich osadzonych i też pracowników, którzy mi teraz bardzo ułatwiają pracę w więzieniach. Za co wam bardzo dziękuję i chciałbym wam życzyć, kochani, pięknego, wspaniałego dnia. Dziękuję bardzo.